Dzisiaj zapraszam na przepis na gołąbki. Będą to gołąbki z mięsem indyczym i z ryżem. Przygotowujemy sobie duży garnek na smażenie kapusty. Mnie już woda się tutaj gotuje. Wrzucamy główkę kapusty do gorącej wody ostrożnie. Przykręcamy do minimum płomień. I co jakiś czas obracamy kapustę, żeby nam się równo sparzyła. Co jakiś czas można ją też odwrócić. Taki proces powinien trwać około 10 minut. Po około 10 minutach kapustę odlewamy na dłuższy i osączamy kapustę. Wystudzoną kapustę delikatnie obieramy z liści, tak żeby mieć jak największą korzyść. Młoda kapusta świetnie się nadaje na gołąbki. Staramy się ostrożnie. Można też wykroić tego gołąba i mieć łatwy dostęp. Jeśli chodzi o starszą, to zawsze trzeba wykroić, bo jest nawet po to, żeby ta wrzątek miał dostęp. Dobrze jest najpierw zacząć też od tej strony i zdejmować kolejno liście. Po prostu od góry, nie od strony gołąba, widać, gdzie ten liść się kończy. To już są te mniejsze, ale również da radę w nie zawinąć farsz. Już zdejmując liście, można też przy okazji ścinać to zgrubienie, żeby mieć tutaj elastycznego liścia przy zawinie. Do kotletów z indyka potrzebujemy około, na taką średnią kapustę, 70-60 deko mięsa. Można kupić gulasz z indyka lub filet. Oprócz tego potrzebujemy około 100 gram ugotowanego ryżu, to znaczy się gotujemy jedną torebkę taką jak mamy w pudełkach. Tam jest około 80 gram, 100, zależy jak są pakowane. No i cóż, mięso sobie wcześniej troszeczkę posoliłam, żeby ono troszeczkę skruszało. Zaczynam od mielenia mięsa. Mięso z indyka jest naprawdę bardzo chude. Jeżeli zależy nam na linii, dobrej formie, lekkości, to właśnie takie mięso jest idealne. Ono ma sporo białka i jest tak samo smaczne. Kwestia tylko przyzwyczajenia. Ale zanim jeszcze dodam ryż, wcześniej należało zeszklić jedną dużą lub dwie mniejsze cebulki, a nawet taką małą rzuciłam w całości. Nie musimy się starać przy krojeniu, bo ona i tak pójdzie przez maszynkę. Pod koniec do niej należy tylko dodać przy duszeniu 2-3 pazurnki czosnku. Bez duszonej cebulki praktycznie nasze dania są bardzo ubogie w smaku. Teraz już mogę ładować ryż. Ryż to świetny dodatek. Już nie trzeba dodawać jajka, bo to doskonale skleja nam fakturę mięsa. Zresztą, jeśli zostaje farszu, a kapusty brakuje, to też nie jest problem. Robimy sobie wtedy pulpety i w niedużej ilości rosołku warzywnego gotujemy i mamy również świetne danie. Teraz jeszcze spory pęczek koperku. Teraz warto robić gołąbki z dodatkiem koperku. Jest w tej chwili najlepszy. Zarówno dodajemy do farszu, jak i później do sosu. Będę robiła sos koperkowy. Oprócz tego dodaję posiekanego tymianku.
Tymianek to świetna przyprawa, bardzo aromatyzuje i ten smak wyostrza. Przy okazji, jak gotujecie rosół, dodać kilka gałązek tymianku do rosołu, jest przepyszny. I teraz tak, ja już wcześniej mięso lekko zamarnowałam, więc soliłam, ale mimo to dodam, bo ryżtak sobie był osolony, nie za dużo. Jajka nie dodaję, ponieważ doskonałym spoiwem jest tutaj ryż i pieprz. Można dodać chili. I to praktycznie wszystkie przyprawy. Gołąbki nie są trudne, troszeczkę czasochłonne, ale jeśli sobie wszystko przygotowujemy w międzyczasie, nie musimy robić od razu na hura. Przystępujemy do zawijania. Mniej więcej dozujemy sobie porcję. Może jeszcze ciut dołożę. Zawijamy najpierw w ten sposób. Nie będą nam potrzebne żadne nitki, tego typu rzeczy. Zawijamy jak krokiety z naleśników. Później tutaj tak podwijamy te boczne liście. Sprawdzam, czy dobrze będziecie to widzieć. Tak. O. I piękny gołąbek. I teraz tym liściem, który jest najcieńszy, on się tutaj musi znaleźć, bo on pięknie przylega do gołąbków. Proszę zobaczyć. On już leży idealnie. Układamy sobie w naczyniu żaroodpornym. Można to robić w garnku. Ja polecam najbezpieczniejszą metodę w piekarniku, w naczyniu żaroodpornym. I znowu tym cieniutkim liściem przyciągamy do gołąbka i od cała filozofia. Nie bójmy się, to na początku może wydawać się trudne, ale naprawdę nie jest. I kolejny. Akurat zaczynam od najmniejszych liści, więc tego farszu nie da się za dużo włożyć. Ale nie będziemy wyrzucać tych liści. Wszystko trzeba zużyć. Tu lekko te wywijam tak na prosto, żeby on, ten liść mi się tutaj fajnie skleił. Idealnie. Piękne gołąbki. Zdarzają się oczywiście tam gdzieś jakieś dziurki. Można urwać kawałek jakiegoś na zbyciu liścia, tak jak tutaj. Jest taki roztrzepany, ja go odetnę. Trzeba sobie tak mniej więcej pomagać. I taką dziurkę takim kawałkiem podłożyć i zawinąć. Zawsze tutaj sobie prostujemy. O, żeby ten cieniutki liść nam fajnie wyszedł. I ostatni liść, troszeczkę sfatygowany, ale to nie szkodzi. Ja jeszcze podkładam liście, które mi tu zostały. Z czasem dojdziecie do takiej wprawy, że to naprawdę będzie łatwizna. Potrzebujemy rosół warzywny. Wlewam to do gołąbków. On nie musi przykrywać tych gołąbków. Chociaż rosół już jest naprawdę gotowany w przyprawach naturalnych, ziołowych, dodam jednak jeszcze ze 3 liście laurowe. I ze 4 ziarna ziela angielskiego. Przykrywamy pokrywą i wstawiamy naczynie do piekarnika nienagrzanego tym razem, jak w przypadku innych wypieków. Nastawiamy natomiast, jak już włożymy, na temperaturę minimum 180 stopni
i przez do momentu, aż pojawi się delikatne bulgotanie, wtedy możemy zmniejszyć do 170. Później nawet możemy obniżać jeszcze bardziej. Od momentu zagotowania się w środku około godziny. Maksymalnie. To jest młoda kapusta. W przypadku starej kapusty ten czas trzeba przedłużyć. Trafia na środkową półkę. Na godzinę. Można zobaczyć, jak się delikatnie gotują. Jak pięknie się podpierdla. Właśnie je wyjmuję z piekarnika. Mnóstwo pary się w tej chwili uwalnia. O, mięciusieńkie. Polecam Wam taki sposób, bo jest najłatwiejszy. Zacznę od ziemniaczków. Na ten przepis na ziemniaczki paprykowe z ziołami zapraszam. Podam go w rogu ekranu. Posypę je również troszeczkę koperkiem. Dwa gołąbki. A do tego kalafiorek krótko obsmażany na oliwie z oliwek, ale bardzo krótko, bo możecie to zrobić tradycyjnie na maśle z bułką tartą, ale ona sporo wchłania tłuszczu, dlatego ja wolę bezpośrednio. Oliwie ma piękny kolor. I do tego sos koperkowy. Można je oczywiście polać. Ja tradycyjnie jeszcze lubię pokropić sobie ziemniaczki surową oliwą z oliwek i to samo robię z kalafiorem. Życzę wszystkim smacznego. Proszę zerknąć. Przepyszne. Możemy również maczać sobie w tym sosie kalafiora. Fantastyczny obiad. Troszeczkę pracochłonny. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten przepis. Korzystajcie z chudej wersji mięsa indyczego. Bardzo dobre, naprawdę. To się nie różni wiele, jeśli chodzi smakowo. Są tak samo pyszne. Zapraszam, subskrybujcie, komentujcie.